Cześć! Przygotowałam dzisiaj dla Was replikę karabinku szturmowego od Specny z serii Flex. Jest to dokładnie model SA-F01. Replika występuje w dwóch wersjach kolorystycznych, czarnej oraz half tan. Nie bez powodu trzymam w ręku właśnie piaskową, ponieważ jak dla mnie wszystko mogłoby być piaskowe. Pamiętajcie, że żeby być na bieżąco z naszymi materiałami, subskrybujcie nasz kanał na YouTubie. Replika jest elektryczna, ja do niej baterię już mam naładowaną, natomiast oprócz tego mam ze sobą dzisiaj stację ładującą, dzięki której właśnie ładuję latarkę, którą zobaczycie w późniejszym części filmu. Replika wykonana jest zarówno z metalu, jak i z tworzywa wzmocnionego włóknem nylonowym. Replikę miałam okazję testować kilkukrotnie podczas strzelanki i co mogę powiedzieć już na tym etapie? Jest naprawdę bardzo celna, jej zasięg jest satysfakcjonujący, do tego waga, która wynosi około 2 kg, nie męczy rąk i będzie idealną opcją dla osoby, która zaczyna swoją przygodę z airsoftem. Co mnie najbardziej urzekło w tej replice, to regulowana kolba, która umożliwia nam dostosowanie długości repliki do budowy strzelca, ponadto wzmocniony gearbox V2, dzięki któremu możemy zamontować sprężynę aż do M140, a co najważniejsze, replika wyposażona jest w system szybkiej wymiany sprężyny typu ESA. Co to znaczy? Możemy w krótkim czasie wymienić sprężynę, dostosowując ją do rozgrywek CQB bądź na otwartym terenie. Skoro jesteśmy już przy sprężynach, warto wspomnieć o tym, że do zestawu dołączona jest sprężyna M90, która pozwoli Wam dostosować replikę do rozgrywek CQB. Do zestawu dołączony jest logowany magazynek typu High Cap o pojemności 300 kulek. Natomiast sama replika wystrzeliwuje je z prędkością 375 fps. Na grzbiecie repliki jest szyna RIS o szerokości 22 mm, do której są przymocowane przyrządy celownicze typu flip-up. Chwyt przedni wyposażony jest w dodatkowe krótkie szyny RIS, które pozwalają nam na zamocowanie m.in. latarki. Jak w każdej replice, możemy nią strzelać zarówno w trybie semi, jak i auto. Podsumowując, replikę zdecydowanie polecam każdemu strzelcowi, zarówno temu początkującemu, jak i temu bardziej doświadczonemu. Sprawdzi się idealnie nawet dla najmłodszych z uwagi na to, że jest poręczna, a także całkiem lekka. Replika jest rewelacyjna, a jak sami widzieliście, przede wszystkim skuteczna. Ja się z Wami żegnam, a Wy tymczasem pamiętajcie, by wpadać na nasze media społecznościowe. Do zobaczenia!